Cześć, z tej strony Leszek, z kanału o głównie o scyzorykach i różnym innym szpeju i z takiego oto fotobloga, zaraz spróbuję wam pokazać. DailySackTumblery.com. Zapraszam oczywiście na tego bloga. Natomiast dzisiaj, będzie o scyzoryku, bardzo prostym scyzoryku firmy Adler. Adler Messer. Firma została zakupiona przez czeskiego Mikowa. Tu akurat jest żółta oprawa scyzoryka. Stainless Lore Spray Made in Germany, to nie jestem pewien, czy to jest prawda. Możliwe, że i prawda, że po przejęciu Adlera przez Mikowa cały magazyn trafił do Czech. A dzisiaj ten oto scyzoryk, bardzo prosty model, ale pocieszny, ładnie wykonany, chociaż pewne tutaj widać, teraz zauważono ten scyzoryk jakiś czas, no tutaj powiedzmy jakieś małe niedoróbki, ale w innych firmach dużo droższych, takich jak Aitor hiszpański, powiedziałbym, że na dużo większą skalę takie podobnego typu niedoróbki są, są i występują, nie? Żółte okładziny. Ten scyzoryk kupiłem około roku temu za jakieś 150 koron. Był w wyprzedaży na stronie Mikowa, Mikow.cz, Mikow przez V. Bardzo prosta konstrukcja, był w wyprzedaży, no 22 zł po tamtejszym kursie czeskiej korony. To są przecież grosze. Naprawdę ciężko jest kupić nieraz jakieś badziewne chinolskie scyzory, chodzą na Allegro dużo drożej. Jedyny minus, jeśli chodzi o zakup na stronie Mikowa, koszt przesyłki, który Mikow określił na 17 euro. To sporo. Ja akurat zrobiłem większy zakup, także mi to nie przeszkadzało. No ale mimo wszystko warto też poszukać w czeskich sklepach. Bez problemu wiem, że sprzedawcy sprowadzają chyba Kupnuz, czyli Kupnóż, tylko bez polskich znaków, .cz, taki sklep też kupowałem, fajna obsługa, polecam, i przesyłka dużo tańsza, a wcale nie dłużej trwająca, wcale nie gorszej jakości. Ok, co mamy w nożu? Tak jak mówię, jest to mega budżetowy scyzoryk, tutaj nie ma żadnego bicia, tylko Germany Inox, czyli nierdzewny scyzoryk niemiecki. Tu jeszcze może trochę będzie widać, że jest z oleju prosto z fabryki. No akurat nie wiem, co to jest za olej, bo nie pachnie jak typowy olej maszynowy. No ale o, tutaj możecie sobie zobaczyć mnie za aparatem odbijającego się w ostrzu, ale schowałem się skutecznie. Ok, więc chodzi scyzoryk. Posłuchajcie. Bez żadnych problemów. I przy otwieraniu też bez żadnych problemów, nie jest nic wyjątkowego tak naprawdę, ale akurat tutaj w tym wypadku to spory plus, więc to było duże ostrze, małe ostrze. Akurat pierwszy raz w roku miałem jej okazję teraz niedawno użyć. Bardzo podobny do scyzoryków Victorinoxa, zresztą duże też. Akurat nie mam żadnego pod ręką, ale no co, robi robotę. To ma ostrze, ja przeważnie używam do jakiegoś otwierania paczek, więc sprawdza się w tej roli. I tutaj dla smakoszy wina, przepraszam, coś mi przerwało, zaraz mi się skończy pamięć, dla smakoszy wina korkociąg. Na szybko podam tylko, bo kończy mi się pamięć, ten sam model, ale ze śrubokrętem, jest chyba dwu czy trzykrotnie droższy. Ok, dzięki.